Jestem po operacji 3 tygodnie i 3 dni. I tą operację teraz przeszłam w ogóle w inny sposób, bo miałam 5 miesięcy temu operację na drugą nogę i przechodziłam ją okropnie. Towarzyszyły mi takie straszne, uciążliwe bóle, że ja nie mogłam się nie modlić, nic nie mogłam, tylko siedziałam, smarowałam nogę maściami, dopiero mi to przynosiło trochę ulgi. A teraz, po tamtej operacji, tak sobie to poświadomiłam, że ja mogę powiedzieć wszystko to, czego ja chcę mieć po tej następnej operacji. I ja ustanowiłam, że będę mogła spać, że moje ciśnienie nie będzie tak wysokie, jak było wpierw, że przejdę to w bardzo łagodny sposób. No i jak już przyszłam do domu, ja tak sobie myślę, ojej, ja naprawdę, mnie nic nie boli, ja nie muszę się niczym smarować, żadnych proszków przeciwbólowych brać, ani to, żebym usnęła. Ja normalnie kładłam się i spałam, tak jakby się nigdy nic nie stało. A w szpitalu miałam taką sytuację, że była taka babcia, co miała 75 lat. No i ja zaczęłam jej tłumaczyć o Jezusie. A ona po prostu mi powiedziała tak, niech pani się skończy tę rozmowę, bo ja nie chcę słuchać. Ja mówię, dobrze, no okej, okay. Ja nie mam nic przeciwko temu, nie chce pani, to niech. No i już się sprawa skończyła. Ale ja jak już byłam operowana, to ja tak schodziłam, a to wody jej podałam, a to coś jej tam przyniosłam. I ona to widziała. I mówi tak, pani to jest taka, a ja mówię, no jaka? A ona mówi, nie do zdarcia. Och, ja mówię, widzi pani, to jest tak, właśnie taka mam być, taka chciałam być i taka mam być. Już nie mówiłam jej, że ja jestem z Jezusem i tak mam, i tak mogę mieć. A już tego jej nie powiedziałam, ale ona to zauważyła, że ja sobie naprawdę doskonale radziłam. No i właśnie tak jak sobie to wszystko zaplanowałam, tak mi się stało. Bóg jest wierny w swoim słowie, ja w to uwierzyłam i tak mam. Amen. Amen.